Czy z tego pasa ruchu masz prawo jechać prosto przez skrzyżowanie? Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu? Odpowiedź nie. Czy widoczny w przedstawionej sytuacji znak oznacza zakaz ruchu pojazdów, których wysokość, również z ładunkiem, jest większa od 3,1 metra? Odpowiedź tak. Czy w przedstawionej sytuacji zamierzając skręcić w lewo masz pierwszeństwo przed pieszym? Odpowiedź nie. W tym wideo prezentujemy 32 pytania z testów na prawo jazdy kategorii B. Pytania są aktualne w styczniu 2024 roku. Zapraszam do nauki pytań. Czy zamierzając jechać prosto przez to skrzyżowanie, masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony? Odpowiedź: Nie. Czy na tej drodze wolno ci zrezygnować z sygnalizowania zamiaru skrętu w prawo, jeśli nikt za tobą nie jedzie? Odpowiedź: Nie. Czy w tej sytuacji, zanim skręcisz w prawo, masz obowiązek zatrzymać się przed sygnalizatorem? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji powinieneś zmienić pas ruchu na środkowy, jeśli chcesz jechać na wprost? Odpowiedź: tak. Czy widoczny znak ostrzega Cię o miejscu wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych? Odpowiedź nie. Czy ten znak ostrzega, że zbliżasz się do skrzyżowania z wlotem drogi jednokierunkowej, występującej z lewej strony? Odpowiedź nie. Czy skręcając w lewo, masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu z przeciwka? Odpowiedź tak. Czy podczas powolnej jazdy w warunkach zatoru drogowego powinieneś spodziewać się, że będziesz wyprzedzany z prawej strony przez kierującego rowerem? Odpowiedź: tak. Czy na najbliższym skrzyżowaniu musisz ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z lewej strony? Odpowiedź: tak. Czy w przedstawionej sytuacji podczas omijania pojazdu musisz zachować ostrożność i liczyć się, że ktoś z za autobusu wybiegnie na jezdnię? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem numer 1 ma obowiązek zjechać jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu? Odpowiedź tak. Czy mając zamiar zawrócić na tym skrzyżowaniu, jesteś na właściwym pasie ruchu? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji, zajmując prawy pas ruchu, będziesz mógł poprawnie wykonać skręt w lewo? Odpowiedź nie. Jako kierujący pojazdem uczestniczyłeś w wypadku drogowym, w którym jest osoba zabita. Czy masz obowiązek pozostać na miejscu wypadku? Odpowiedź tak. Czy wolno ci zwiększać prędkość, jeżeli jesteś wyprzedzany przez inny pojazd? Odpowiedź nie. Czy masz prawo wjechać na przejazd kolejowy w czasie podnoszenia zapór przez pracownika kolejowego? Odpowiedź: Nie. Czy w celu wydania międzynarodowego prawa jazdy powinieneś zgłosić się do wojewody? Odpowiedź: A. Nie, takie prawo jazdy wydaje starosta. W jaki sposób powinny być ustawione światła mijania w pojeździe samochodowym? Odpowiedź: C. Tak, aby oświetlały drogę asymetrycznie które w wymienionych elementów drogi powinieneś obserwować podczas jazdy autostradą? Odpowiedź B. Całą jezdnię i pobocze przed i za pojazdem. Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością wolno Ci kierować samochodem osobowym po drodze za tym znakiem? Odpowiedź A. 20 km na godzinę. W jakich warunkach masz prawo włączyć tylne światła przeciwgłowe? Odpowiedź c. Gdy widoczność podczas opadów śniegu jest mniejsza niż 50 m. Czy dozwolone jest oddalanie się od pojazdu, gdy jego silnik jest w ruchu? W jakim przypadku nie zostanie zatrzymane prawo jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym? Odpowiedź: A. Jeżeli kierujący pojazdem dopuścił się naruszenia, działając w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem. Na jak długo pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości na obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km na godzinę uprawnia do kierowania pojazdem? Odpowiedź A: Przez okres 24 godzin od chwili zatrzymania prawa jazdy. Jedziesz z prędkością 90 km na godzinę, jaka pozycja początkowa zapewni ci optymalny tor jazdy po zakręcie. Odpowiedź C. Przy prawej krawędzi jezdni. Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością wolno ci jechać po drodze za tym znakiem, jeśli holujesz inny samochód osobowy? Odpowiedź A. 30 km na godzinę. Która z wymienionych technik jazdy pasuje do określenia ekonomiczna jazda samochodem? Odpowiedź B. Używanie silnika do zmniejszania prędkości jazdy. Które z wymienionych zachowań wobec rannego w wypadku może skutkować odpowiedzialnością karną? Odpowiedź A. Zaniechanie udzielenia jakiejkolwiek pomocy.